Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mati Farmer 2. Witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 2019. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Lipinek. No i tak jak widzicie przede mną, moi drodzy, kolejny odcinek właśnie z tej serii. Mamy sobie dzisiaj niedzielę, mamy w ogóle 14 lipca, godzinka 14:50. No i akurat tak się składa, że dla Was nagrywam kolejny odcineczek właśnie na dzisiaj, czyli na niedzielę, na godzinkę 17:30. A w dzisiejszym odcinku, co będziemy robić, to sami widzicie, co robię przed silosem na kieszonkę. W poprzednim odcinku z tej serii, jak widzieliście, była oporowa akcja koszenie kukurydzy na kieszonkę naprawdę fajnym sprzętem itd., itd. Ten sprzęt zostanie póki co na gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku tylko i wyłącznie będę sobie ugniatał tą kiszonkę, która jest tutaj skoszona. No nie ukrywam, troszeczkę tej kukurydzy na kiszonkę przybyło. Będę sobie tą kukurydzę, która jest skoszona, rozgarniał po silosie, żeby było miejsca i na fajny wjazd na pryzmę, jak będzie kolejna akcja kukurydza na kiszonkę, bo dzisiaj jak będę tą kukurydzę rozgarniał i ugniatał ją przede wszystkim, to nie będę jej przekrywać, jeszcze nie będę jej fermentował, bo widzę, że jest jej za mało. Na taki silos to wiadomo, na jedno pole to nie ma co się praktycznie co dziwić. A kolejna akcja kukurydza na kieszonkę, myślę, że jeszcze w te wakacje się odbędzie, ale to do tego będę opowiadał w kolejnych filmach, bo od jutra o tym wszystkim zaraz będę opowiadał, co takiego na kanale będę robił. Więc na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienie innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo podawane w opisie każdego nowego odcinka. No i przede wszystkim pewnie widzicie już, że saldo pieniędzy na koncie odrobinkę wzrosło. Ja przez ten czas zacznę kukurydzę sobie tą kieszonkę rozgarniać już po silosie, bo troszeczkę roboty mi potrwa, więc ugniatanie również, ale zacznę sobie od właśnie po odgarniania, żeby bardziej w silosie było jej więcej niż miałoby wystawać już poza właśnie ten silos. A więc tak, jeżeli chodzi o akcję kukurydza na kieszonka, która właśnie była robiona, to sami widzicie, ile tego towaru właśnie przybyło. Jeżeli chodzi o saldo pieniędzy, to tak, zarobiłem sobie pieniążków sporo, bo udało się zarobić na usłudze, na sianokosach u gospodarza i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o moje zapasy siana, które tutaj mam na tej serii, to wam powiem, że pomału siana zaczyna mi brakować, bo jeszcze mam krowy do skarmienia, które zazwyczaj mam czym je karmić. I myślę, że w kolejnym odcinku na tej serii rozpoczniemy sobie sianokosy, ale będziemy sobie siać trawę na siano kiszonkę, bo jeszcze siano kiszonki na swój użytek nie robiłem, więc myślę, że dobrze wypadnie, jeżeli miałbym siano kiszonkę zrobić z trawy. Oczywiście wypożyczyć sobie owijarkę i zabić sobie w belkach, bo póki co to mam czym skarmić i chciałbym przede wszystkim skarmić te krowy, póki co jeszcze mam do skarmienia, bo nie dość, że się rozmnażają cały czas, to żeby mi fajna cena za mleko dać przyszła, jak będę sprzedawał, to wiadomo, również chcę o to złożyć, żeby jak najlepiej mi w tym wszystkim też poszło. A więc tak, zrobimy sobie na początku, moi drodzy, jeżeli chodzi o kieszonkę z kukurydzy, to nie będę jej przekrywał, po prostu chcę tej kukurydzy mieć znacznie więcej. Jak się zwolni miejsce na polu, na drugim polu, gdzie jest jeszcze do sprasowania słoma, bo będę musiał także sprasować, więc myślę, że już w kolejnym odcinku na testy sobie wypożyczymy kosiarki, bo już jest tak najwyższe, bo jeszcze sobie zarobię pieniążki na usługach, bo teraz będę cisnął, żeby tych pieniędzy mieć na koncie coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc no miejmy nadzieję, że jak dobrze pójdzie, to i ta seria zaczną się tak rozwijać, że nowe nabytki będą już teraz pomału też się pojawiać dosyć często, więc miejmy nadzieję, że tak wyjdzie, bo ja sam jeszcze dosłownie nie wiem, ale już marzę o tym, żeby już tę serię rozwijać na tyle, żeby już były te nowe nabytki i na testy, i po jakimś czasie kupywane, więc miejmy nadzieję, że już tak pomału zacznie się też przede wszystkim dziać, ale to dopiero jeszcze na to jest kupę czasu, bo to jest dopiero dobry początek serii, bo to już 70
pierwszy odcinek, akurat tak to wypada. I sami widzicie, ile już ta seria odcinków ma, a przede wszystkim jaki już jest długi czas tej serii od momentu rozpoczęcia. Więc no moi drodzy, jeżeli chodzi o to, no to miejmy nadzieję, że wyjdzie tak jak powinno. A teraz moi drodzy, chciałem przede wszystkim zamienić dobre kilkanaście słów w sprawie odcinków nagrywanych na zapas wraz z wielką niespodzianką, żeby już dzisiaj zakończyć póki co temat o tej wielkiej niespodziance, o której był specjał na 150 subskrybentów. Już sami dobrze wiecie, o co na tym wszystkim polega, bo już wam dzisiaj posta wrzuciłem na karcie społeczności ze zdjęciami i również troszeczkę opisałem o tym i tak dalej, i tak dalej. A więc tak, jeżeli chodzi o kolejny tydzień daily filmów na tym kanale gamingowym, to owszem, będzie trwał cały czas. Teraz zamierzam robić tą wielką niespodzianką daily filmy z każdej serii codziennie aż do końca tego roku 2024, czyli akurat do 31 grudnia. Wraz od tego miesiąca lipiec, od momentu, gdy rozpoczęło się daily, i naprawdę się cieszę, że już 2 tygodnie daily pierwsze mija, bo już jutro, czyli w poniedziałek, mija 2 tygodnie. Od jutra zabieram się przede wszystkim za nagrywanie już filmów na zapas na tyle, żeby już mieć mało filmów do nagrywania na każdy nowy dzień jeszcze przed żniwami. Wiadomo, dożywię jeszcze troszeczkę, ale już pomału chcę. Z tego względu, że w trakcie żniw nie będę miał zbytnio czasu na nagrywanie filmów i tak dalej, więc no generalnie z tym wszystkim jest to, że trzeba przede wszystkim tutaj pocisnąć, żeby wiadomo, tych odcinków przybywało na kanale jak najwięcej z każdej serii, więc myślę, że już od kolejnego odcinka z tej serii też będzie dużo opowiadania. Zresztą nowych odcinkach nagrywanych również, więc zapraszam do bycia na bieżąco i przede wszystkim oglądania też filmów do samego końca, a także możecie zadawać pytanka. A pytanka też mile widziane, więc myślę, że śmiało mogę, że można zadawać, więc co do właśnie daily filmów i nie tylko, i sprawy rozwoju serii. Dobra, zaczniemy sobie teraz ugniatanie, bo troszeczkę tego ugniatania jest. No jak widać, ciągnik mi lata po prostu po tej pryzmie, nie dość, że za wysoko robiłem kubki, jak odwoziłem do silosu, jak był wywóz z pełnymi przyczepami. Zresztą na odcinku wszystko było widziane, więc zapraszam do obejrzenia, jak ktoś nie widział. No i moi drodzy, naprawdę się cieszę, że już w końcu ta kukurydza w nowym silosie jest, bo już teraz jeden silos mam pewny, że już w tym silosie tej kukurydzy będzie przebywać. No plan jest taki, żeby te dwa silosy, które mam, zapełnić, jak naprawdę serie się zaczną tak rozwijać, szczególnie ta, żeby najbardziej ją ruszyć, bo już nie dość, że ma swoje już długi, długi czas, to jeszcze przede wszystkim rozwinąć ją na tyle, żeby te dwa silosy mieć pokryte na maksa. Dlaczego? Pewnie się zastanowicie, no wiadomo, będzie tutaj hodowla krów cały czas i mam tutaj, zamierzam przejść ich w hodowlę wszystko po trochu, czyli już widzicie, ile mam na tą chwilę stan zwierząt, bo i hodowla świń, hodowla kur, jak i hodowla krów od samego początku tejże serii. A gdy przyjdzie na przebudowę gospodarstwa czas, bo jeszcze troszeczkę do tego czasu, wiadomo, jeszcze troszeczkę bywa, ale już również jest tym wszystkim to, że moi drodzy, sami dobrze widzicie, jak to z tym mniej więcej potrafi też z tym wszystkim być. No, dom jest teraz w tym momencie naprawdę fajnie, żeby się złączyło, że po tym wszystkim mieć pełne silosy, bo jak przyjdzie czas na sprzedaż kiszonek, bo kiszonkę z kukurydzy zamierzam także robić na akcję do biogazowni, że może będę nawet też wywoził do biogazowni, ale nie z gospodarstwa, tylko i wyłącznie koszenie na polach i po prostu transport do biogazowni. A sami dobrze wiecie, że biogazownia na tej mapie jest, na tej serii, więc no nie mam co ukrywać, więc naprawdę bardzo świetnie się składa, bo tym lepiej, że jednak, że tej roboty będzie, to naprawdę myślę, że z odcinków też będzie przebywać o tym wszystkim sporo, ale to dopiero daleka droga, bo na razie trzeba mieć oczywiście dobre pieniądze na koncie. Nie po niecałe 100 tysięcy, ponad, czy to może troszeczkę mniej, bo na tyle pieniędzy, wiadomo, nie kupi się nic. A na testy teraz
na te nowe nabytki, na nowe pola, łąki, żeby też odkładać pieniążków jak najwięcej. Przede wszystkim dług spłacić w banku, więc no również tym wszystkim bywa i tak. Ale no miejmy nadzieję, że wyjdzie wszystko tak, jak powinno też z tym wszystkim wyjść na dobre. Bo jeżeli będzie ciężko, no to będzie trzeba sobie jakoś poradzić inaczej. Miejmy nadzieję, że aż takich problemów być nie powinno. Dobra, ja sobie zrobię wam zdjęcie na miniaturkę, żebyście widzieli, że dzisiaj latamy sobie po pryzmie, ugniatamy ją. Przede wszystkim na tyle, że było dużo miejsca. Okej, myślę, że gdzieś taka perspektywa będzie naprawdę genialna. Więc myślę, że powinno się na spokojnie z tym udać. Więc co do nowych odcinków, to od jutra, czyli od poniedziałku 15 lipca nowe odcinki będę nagrywał. Będę się starał tak za dnia nagrywać, póki roboty jeszcze takiej nie mam, bo już jeszcze do roboty zacznę chodzić. To również nie będzie zbytnio czasu, tylko wieczorami, no to takie po dwa odcinki. Póki co roboty nie mam jeszcze, ale gdy się zacznie, to wiadomo, nie będzie czasu zbytnio na nagrywanie w ciągu dnia, tylko ewentualnie może w godzinach wieczornych, zależy jak to będzie w tym roku wypadać i tak dalej, i tak dalej. Ale no przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nagrywanie ilości filmów na dzień, to tak sobie myślę, żeby po trzy odcinki na spokojnie nagrać, żebyście mieli co oglądać, bo naprawdę chcę tych filmów jak najwięcej. Więc no naprawdę chcę tych filmów jak najwięcej, więc miejmy nadzieję, że wszystko uda się pięknie nagrać tyle i tyle. Że z każdej serii na dzień przed dniu troszeczkę się ponagrywa i jaki zapas już będzie filmów tymczasowych. Więc jeżeli chodzi o żniwa, to zależy jaka będzie pogoda, bo w tym momencie te pogody są takie, że i upał, i burze, i to. Więc to naprawdę pogoda póki co jeszcze do zbiorów nie sprzyja za dobrze. Chociaż po okolicach już tutaj gospodarze moi ruszyli, więc już nieraz było można w tym tygodniu zauważyć kombajny, jak już pomału ruszyły. Tak samo zestawy do odwozu, więc nie dość, że mam okno, to wszystko widać. No, jak coś się na podwórku porobi, to również. No nie ukrywam, że nie, bo jeżeli chodzi o zapas kukurydzy na kiszonkę, to myślałem, że z tego pola nie dość, że był nawóz sypany, to sami widzieliście. Jeszcze był oprysk, więc no przede wszystkim tej kukurydzy jako tak osypało mi ładnie. Więc no nie spodziewałbym się, że non stop musiałem podczepiać pod ciągnik przyczepy i prosto do silosu, a teraz jak sobie wyrównam na tyle możliwości, żeby było mi lepszy wjazd, to będę uważał, żeby wysypywać kukurydzę na wlocie z tyłu jako syp, bo ja sypałem po bokach, więc miałem z prawej albo z lewej strony wysyp ustawiony, ale teraz wiem, że jak kukurydzę będę robił, czy jakąś zimną oporową akcję, to będę widział, że będę miał pewność, że lepiej zrobić od tyłu, że lepiej z zasypu, niż miałoby to wyglądać nieco inaczej. Więc co do nowych odcinków, to taki jest mniej więcej plan. Jeszcze do tego mówiłem, będę opowiadał. No, że z tej okazji, że ten specjal i wielka niespodzianka, no to właśnie tą wielką niespodzianką jest to, żeby żadnej przerwy już do końca tego roku. Chciałbym jak najwięcej tych odcinków dla was nagrywać i wstawiać, żeby te serie przede wszystkim rozwijać. Żeby, jak wiadomo, jak chodziłem do szkoły, to też miało być daily bez przerw. I się okazało, że na początku odrobinkę było, ale no nie było teraz chyba takiego długiego daily, że już teraz dwa tygodnie pierwsze minie dopiero od 1 lipca i to mam już 15, więc pierwsze dwa tygodnie daily już będzie za mną. A przy okazji chciałbym też zaprosić was na serię już jutro, czyli na poniedziałek. Jutro, jak się nie mylę, będzie seria Życie rolnika z Dąbrówki bądź seria 17, bo już kurde wyleciało mi kompletnie z głowy. Będę musiał spojrzeć, kiedy seria, w jaki dzień wyleciała seria Życie rolnika z Dąbrówki albo seria Od średniego do dużego, bo wiem, że w piątek była seria Od średniego do dużego, ale w czwartek nie wiem co wrzuciłem za serię, bo już nieraz to się idzie pomylić, albo się nieraz mylę przez te daily filmy, jak mam to nagrywane, czy mam
trakcie nagrywania jestem, to też się mylę na jaki co dzień, na przykład dane odcinki będą, więc oczekujcie, że jak czasami nie powiem na jaki dzień dana seria wypadnie, to będą filmy zaplanowane na kanale i na karcie społeczności będę ewentualnie wam ogłaszał albo we filmach shorts, bo filmy shorts będą stawiane tak jak były, czyli 3 razy w tygodniu, od godzin porannych do godziny 11:30 gdzieś około, żeby w ciągu południa i za dnia do wieczora już filmów shorts nie wrzucać, tylko i wyłącznie lepiej samego rana, żeby już aktywność się na tym kanale też jako tako utrzymywała. A jutro macie shortsa, bo już jest film nagrany, shorts wrzucony, więc jutro akurat się składa tak, że będzie film shorts ze serii Rolnik Wypinek, właśnie zarobku gospodarza, będzie z muzyczką, więc serdecznie zapraszam na godzinkę 8:15, bo tak mniej więcej ustaliłem sobie na kiedy i na jaką godzinkę. Więc no, generalnie tak to się składa, że będzie wyglądać tak niż inaczej. Dobra. Zdążyliśmy jeszcze grę zapisać i akurat tak się złożyło, że mamy już 100% ubijania, jeżeli chodzi o kukurydzę na kiszonkę. Więc myślę, że już z pryzmy mogę sobie wyjechać. Troszeczkę podgarnąłem sobie, więc myślę, że już tutaj jak będę przykrywał, to mi nigdzie nie będzie wystawać właśnie poza pryzmę. Jak tu kiedyś zrobiłem, że poza silos wystawało i zaś jak odkrywałem, to tutaj było zielone, a w środku było wiadomo już na tyle, że mogłem już karmić dla krów. No i naprawdę świetnie to wygląda, jeżeli chodzi o kukurydzę. Jeżeli chodzi o plewy z tego wszystkiego z kukurydzy, to wam powiem, że naprawdę pięknie to wygląda. Więc od kolejnych odcinków myślę, że będą 3 teraz odcinki pod rząd ziemniakosów. Bo skoro mi już siana brakuje, zresztą możemy się przejechać, bo już ciągnikiem wracam. Gdzieś koło obory sobie zaparkuję koło krów, żeby już mieć przemysł, bo jak już tutaj zrobiłem robotę, to już na spokojnie mogę sobie wrócić. Więc ugniatanie z kukurydzy i właśnie podgarnienie jest na tyle. Więc to jest dopiero początek, więc jeszcze wam pokażę. Więc no moi drodzy, w kolejnym odcinku oczekujcie, że na koncie będzie dużo więcej pieniążków, bo naprawdę teraz będę starał się tych pieniędzy zarobić jak najwięcej. Właśnie po ludziach, po usługach i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze sprawdzimy sobie stan hodowli zwierząt, jak tutaj idzie z rozmnażaniem i z karmieniem, bo sam jestem ciekaw. Ale no sami widzicie, no zostały mi 4 baloty tylko i wyłącznie suchego siana, więc tutaj tego siana teraz będę na styk karmił, że musi mi to zostać dopóki mam. Czyli tutaj mam nie 4, tylko nie 4. 4, 5, 6 balutów, pomyliło mi się, bo jest taki akurat stuk ułożony, że 2 są na dole i tutaj jeden na środku, na górze, tak samo z tyłu, czyli mamy tutaj jeszcze 6 balutów siana suchego. No, siano kiszonki nie było robionej, więc no moi drodzy, myślę, że w siano kiszonkę w balotach na spokojnie będzie można zrobić, więc miejmy nadzieję, że to wszystko pięknie też wypali. No dobra, sprawdzimy sobie jeszcze na koniec zwierzęta, jeżeli chodzi o ożywienie. Pokarm, woda, czystość mają takie, jakie mają. Czyli jeszcze poniżej czerwonej kreski czy żółtej nie zeszło. No jeżeli chodzi o pokarm, to temeru niestety nie mogę zrobić, bo nie mam siano kiszonki. Dzisiaj sobie jeszcze przed nagrywaniem odcinka dokarmiłem troszeczkę kiszonką i sianem, czyli było troszeczkę więcej belek, to skarmiłem. Na tą chwilę mam ponad 44 tysiące litrów siano i kiszonki. No trawy też nie mam samej. A jeżeli chodzi o wydajność, to szybko mnożenia się na 156 godzin. Następne zwierzę za niecałe 24 godziny. 11 krów na tą chwilę ogólnie chyba mam. 11 takich, 11 takich. Więc obornika no, przybywa, naprawdę się cieszę. Gnojówki również przybywa. No i naprawdę czekam, żeby tego mleka też było naprawdę sporo, żeby można sprzedać naprawdę fajne pieniądze, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się uda i tak dalej, i tak dalej. A co do hodowli świń, to sami widzieliście, kiedy miałem na początku, no świnie bardzo szybko się rozmnażają, najszybciej nawet od krów, więc jeżeli chodzi o świnie, no to 18 sztuk, woda no już tutaj pomału zachodzi do pomarańczowego koloru, tak samo kukurydza, pszenica, jęczmień jeszcze, ale zamierzam jeszcze karmić uprawami, które też będę odkładał do silosu i bodajże, że już niektórych też mam.
ziemniaki, burak cukrowy, no i pasza ze sklepu. No, jeżeli chodzi o bornik, to mamy prawie 3,5 tony. I gnojowicy też dopiero 3000 litrów przekroczyło, więc naprawdę świetnie się składa. Poczekam, żeby te oporowe prace najbardziej wróciły, kiedy tylko znam tą możliwość. Jeżeli chodzi o kury, no to wiadomo, kury też najszybciej się mnożą. Na tą chwilę mam 46 kurczaków białych, tylko i wyłącznie. No i gra z 4 kogutami, więc na taki właśnie kurnik duży, który pomieści 400 kur, to naprawdę nie ukrywam, że zanim się te wszystkie kury no, rozmnożą i będą te sprzedawane, jak przyjdzie czas, świniak będzie za dużo na tego, no to wiadomo, też będą sprzedawane, bo tutaj nie wiem, ile już dosłownie wchodzi, będę musiał na szybkości sprawdzić zagrody dla zwierząt. Więc mam ten kurnik duży na 400 sztuk, pasmisko dla krów. No tutaj naprawdę w hodowlę krów będę szedł chyba najbardziej i w hodowlę świń. Jeżeli chodzi o chlew, to ja mam ten podstawowy, czyli na 100 sztuk. A jeżeli chodzi o największy chlew, to za ponad 1 100 000. Jeszcze tutaj mam to na 300 sztuk, więc sami dobrze widzicie, ile tego jest. Więc jednak póki co musi być tak, jak jest, więc myślę, że wszystko po trochu i będzie się wszystko pięknie rozwijać. Więc od kolejnego odcinka z tej serii rozpoczynamy siano kosy na siano właśnie kiszonkę w belkach. Więc od kolejnego odcinka spodziewajcie się, że na koncie będzie więcej pieniążków. Więc kolejny odcinek sam jeszcze nie wiem kiedy, bo już teraz jestem zamylony z tymi odcinkami. Więc to co jest, to jest, ale ważne jest tym wszystkim to, że udało się, że na tą chwilę jest naprawdę fajnie, że się rozmnażają. Nie ukrywam, że te 70 odcinków, no teraz 71, jednak tej roboty będzie przybywać dopiero teraz, pomału w dzień, nawet przy dniu, więc w zależności od tego, jak to też wypadnie. Więc to, moi drodzy, myślę, że w tym odcinku będzie na tyle. Więc serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapeczka w górę, komentarz, udostępniajcie innym, wpadajcie na kanały, które są standardowo wymieniane. Ten odcinek macie na niedzielę, na dzisiaj, na godzinkę 17:30, tak jak zawsze. I do zobaczenia już w kolejnych nowych odcinkach nagrywanych na zapas. Trzymajcie się, na razie, cześć!